mechanice uciekają ze straconej baterii. Spłoszone wybuchami granatów konie rwą uprzęże i wywracają zaprzęgi. Ucieczkę utrudniają świeżo zaorane pola. Czerk jest na siłym koniu, spiczastym hełmie na głowie, daremnie usiłuje zawrócić żołnierzy. Na dalszym planie za Czerkiesem widzimy w szaro-niebieskim płaszczu dowódcę wojsk rosyjskich, generała Aleksandra Tormasowa, w otoczeniu eskorty kozaków. Odbiera on właśnie meldunek od oficera grenadierów. Ruch ręki oficera pozwala nam się domyśleć, iż przekazuje on niepokojące wieści o sytuacji na prawym skrzydle rosyjskim. Bliżej nas dostrzegamy uciekające z pola bitwy zaprzęgi konne, które zatarasowały drogę nadchodzącym z odsieczą oddziałów rosyjskich huzarów. Huzarze muszą wyjechać z osłaniającego ich wąwozu na otwarte pole i stają się tym samym łatwym celem dla polskich strzelców wyborowych zgrupowanych po lewej stronie drogi. Grupa strzelców usytuowana przy dwóch wysokich sosnach kieruje ogień na uciekające zaprzęgi. Inny oddział uzbrojony w karabinie piechoty polskiej walczy z ubranym zielonym mundurem rosyjskimi granadierami rozsypanymi w tyraniere po prawej stronie. Oglądany przez nas aktualnie fragment bitwy przedstawia dramatyczne wydarzenia, które nastąpiły po zdobyciu rosyjskich armat przez kosynierów, kiedy inicjatywę przejęły już regularne oddziały armii powstańczej. Piechotę polską oprowadził do prawidłowego ataku major Konstanty Luker, którego widzimy w asyście innego oficera, również